Już koniec z pana. Już noc się skończyła. Czy brylantyna się nie pokruszyła? Czas sprawdzić już włosy, czy nie potargane. A jak się zepsuły, czas na ulizanie. To ja was wołam, ja fryzjer wspaniały i waszych fryzur twórca doskonały. Elegancki i szarmancki, zawsze schludny. W kwestii fryzur ja nie bywam nigdy nudny. Tylko po wizycie u mnie będziesz modny, a świat zda się taki piękny i pogodny. Więc czym prędzej pędźcie do mnie do zakładu, a ja włosy doprowadzę wam do ładu. Jestem fryzjerem jednej fryzury. Może się wydam czasem ponury, ale ja kocham porządek i ład. Dlatego cały przyliżę ten świat. Jestem fryzjerem jednej fryzury. Może się wydam czasem ponury, ale ja kocham porządek i ład. Dlatego cały przyliżę ten świat. Brylantyna pozostawi piękny ślad. Brylantyna moja zaczaruje świat. Brylantyna powie, wskaże drogę tobie, a ja ci fryzurę najmodniejszą zrobię. Jestem fryzjerem jednej fryzury. Może się wydam czasem ponury, ale ja kocham porządek i ład. Dlatego cały przyliżę ten świat. Dlatego cały przyliżę ten świat. Lecz nie wszyscy poddali się wszechobecnie panującej modzie. Garstka potargańców próbowała walczyć z terrorem czarującej brylantyny. Robili co mogli. Podkładali specjalne grzebienie do targania, wzbudzając popłoch wśród oczekujących na wizytę u fryzjera. Przyklejali anonimowe naklejaki, namawiające do swobodnych fryzur. Organizowali akcje targówki, używając groźnych, teleskopowych czochraków. Na wszystkie sposoby propagowali ideę wolnego włosa. Wszystko na nic. Fryzjer i armia przylizanych deptała im po piętach. Grzebyki łamano. Naklejaki zaklejano. Topniały szeregi potarganych. Rosły szeregi przylizanych. Cały świat przeglądał się w kieszonkowych lusterkach i nucił brylantową agitkę. Opozycjonistom opadły już ręce. Łomotały ich zrozpaczone serca, a w głowach kołatało się pytanie. Co teraz będzie? I nagle pojawiła się ostatnia deska ratunku. Pan Sówka, który czyta w myślach. Brat bliźniak fryzjera pedanta. Jak pomyśleli, tak zrobili. Pan Sówka długo szukał rozwiązania. Myślał. Myślał. Oops.
I wymyślił. Ukradł bratu z głowy brylantową agitkę. Upłynnił ją i tak powstała specyficzna mikstura. Antidotum pana Sówki ruszyło do walki. Następnego dnia fryzjer, jak co rano, chciał budzić swoich mieszkańców brylantową agitką, ale okazało się, że ma pustkę w głowie. Tymczasem na wszystkich czekała niespodzianka. Okazało się, że pod płaszczykiem dyktatora mody fryzjer był telepatą. W czarującej brylantynie zamieścił tranzystorki kryształkowe, które poprzez fale radiowe reagowały na jego myśli. W ten sposób chciał zawładnąć światem fryzur i panować nad włosem. I pewnie by mu się to udało, gdyby nie opozycjoniści i jego brat. Pan Sówka i opozycjoniści stali się bohaterami nad bohaterami. Władze odznaczyły ich pucharem wyzwolenia, bo wyzwolili cały świat od brylantowej tyranii. Na ich cześć miejsce ruchu oporu nazwano Potargówek, dziś Targówek. Oto morał z filmu Sówka.